Witam serdecznie, Bartek Bordan PPC Gestok. W dniu dzisiejszym porozmawiamy sobie o amerykańskich arystokratach dywidendowych. Jak pewnie wiecie z wielu naszych filmów na kanale PPC Gestok, jestem wielkim fanem w ogóle spółek dywidendowych, a w szczególności w ostatnim czasie brytyjskich i amerykańskich dywidendówek, no i wśród tych amerykańskich spółek dywidendowych. Niekwestionowanymi liderami są dywidendowi arystokraci. To są spółki, które jednym z parametrów, które je cechują, jest to, że wypłacają dywidendę nieprzerwanie od minimum 25 lat. Tam są jeszcze inne kryteria, które muszą spełnić, żeby wejść do indeksu dywidendowych arystokratów. W tym momencie jest tam 66 spółek. Dzisiaj chciałbym wam pokazać bardzo fajną angielskojęzyczną stronę i bardzo fajne narzędzie, które. Można bez problemu z tej strony ściągnąć, czyli arkusz kalkulacyjny, który zbiera te spółki w jednym miejscu, w jednym arkuszu, razem ze stopą dywidendy, z, ze wskaźnikiem cena do zysku, z przyrostem tej dywidendy, kapitalizacją także to są dosyć potrzebne parametry, które zdejmują nam konieczność przesiania tych spółek we własnym zakresie. I później, kiedy sobie już wybierzemy te, które nas najbardziej interesują w kontekście choćby wysokości stopy dywidendy, to możemy sobie dalej już te wybrane spółki dokładniej przeanalizować, jeśli chodzi o fundamenty i możliwość kupowania akcji w korzystnych cenach. Strona się nazywa Shield i jak widzicie, już tutaj mamy pod stronę właśnie z listą dywidendowych arystokratów ta lista jest na bieżąco aktualizowana przez autora strony, właściciela strony. I żeby się zapisać na tą listę, musimy się zapisać tak naprawdę na newsletter. Jeżeli sobie pierwszy raz wejdziecie na tą stronę, dostaniecie wkrótko po wejściu na stronę pop-up z możliwością zapisania się na newsletter. Tam się podaje tylko i wyłącznie adres e-mail i jak to zrobicie, klikniecie potwierdzenie, to dosyć szybko przychodzi wam mail na skrzynkę pocztową właśnie z linkiem do pobrania tego arkusza kalkulacyjnego. A arkusz wygląda w ten sposób. Jak widzicie mamy spółki posortowane po tickerze, mamy pełną nazwę, mamy sektor, co jest dosyć istotne, bo możemy sobie zbudować ekspozycję na, na główne sektory, tak żeby nam się te spółki sektorowo nie duplikowały, no bo trochę mało efektywne jest posiadanie na przykład ośmiu banków, nawet jeżeli płacą świetne dywidendy, to jesteśmy tutaj wtedy narażeni właśnie na ryzyko sektorowe, czyli na sytuację, gdzie w danym roku czy w danym okresie koniunktury jakiś sektor sobie radzi lepiej, inny gorzej i lepiej mieć tutaj to ryzyko zoptymalizowane właśnie dzięki dywersyfikacji sektorowej. Mamy bieżącą cenę akcji, ale dla mnie osobiście to jest drugorzędna rzecz. Mamy stopę dywidendy, możemy sobie tutaj fajnie to wysortować. Po tej stopie dywidendy, tak, żeby nam pokazywało najniższą dywidendę od najmniejszej stopy dywidendy bieżącej i jak będziemy schodzić w dół do najwyższej, widzimy, że na przykład IBM ma w tym momencie najwyższy yield dywidendy, czyli tą stopę dywidendy bieżącą 5,1%, ale na przykład są takie spółki jak Ben i to jest fundusz inwestycyjny, który jest Daje mi ekspozycję na sektor finansowy, nie na banki, ale na sektor kapitałowy i tutaj mamy stopy dywidendy 4,2%. Mamy jak widzicie chociażby 3M, które mamy w portfelu dywidendowym PPCG Stock i tutaj jest stopa dywidendy 4%, co jak na warunki amerykańskie jest naprawdę bardzo wysoką bieżącą rentownością. W kolejnej kolumnie widzicie, może ja to wysortuję tak, żebyśmy mieli e, rosnącą tą stopę dywidendy, czyli na górze mamy najwyższą. W kolejnej kolumnie, kolumnie F, mamy lata, jak długo spółka bez przerwy wypłacała rosnącą dywidendę i zobaczcie, że ten. Plat wypłaca dywidendę od 50 lat, 3M od 64. Genuine Parts to jest spółka, która produkuje części samochodowe, wypłaca, tą, wypłaca dywidendę od 66 lat. Także tutaj są naprawdę spółki, które wypłacają dywidendę dłużej o 20 lat niż ja żyję. Myślę, że jeszcze przez dłuższy czas polska giełda takimi spółkami nie będzie się mogła pochwalić. A oczywiście, jeżeli kiedyś dojdziemy do sytuacji, w której na polskiej giełdzie będą spółki, które wypłacają dywidendę od powiedzmy 50 lat, to być może wtedy na amerykańskiej giełdzie zobaczymy jakąś spółkę, która jako pierwsza pochwali się wypłatą dywidendy przez równy wiek, czyli 100 lat. No to by było coś i rzeczywiście przyznam, że chciałbym taką sytuację zobaczyć, czyli spółkę, która wypłaca dywidendę od wieku, nieprzerwanie i co więcej, przez 100 lat ta dywidenda zawsze rosła w czasie. Raz szybciej, raz wolniej. Ale każdy kolejny rok przynosił większą dywidendę. To, co jest jeszcze ważniejsze, to jest roczny wzrost dywidendy, i tutaj mamy to podzielone na okres jednoroczny, czyli w stosunku do poprzedniego roku wzrost dywidendy i średnioroczny wzrost dywidendy w ciągu ostatnich pięciu lat. To myślę, że ta kolumna jest najważniejsza. I jak sobie wysortujemy właśnie po tym parametrze, to widzimy, że są spółki, które wśród arystokratów dywidendowych które wypłacają dywidendę, która rośnie średnio rocznie o 18% i w tym przypadku mamy spółkę e, e, na przykład Advi 17% e, mamy t również spółkę z sektora finansowego 16% ale mamy na przykład mm, S&P 13% e, Automatic Data Processing 12, 13 dokładnie procent, także można znaleźć nawet wśród arystokratów dywidendowych, spółki, które rosną, przepraszam, których dywidenda rośnie w tempie dwucyfrowym, to zwykle jest domeną, domeną nie dywidendowych arystokratów, ale dywidendowych pretendentów. Co tu jeszcze mamy ciekawego? Mamy dywidendę już w dolarach na akcje, kapitalizację spółki, kroczący wskaźnik cena, cena zysk. Mamy też istotną rzecz, czyli Wskaźnik wypłaty dla wszystkich dywidendowych arystokratów. I zobaczcie, jeżeli sobie wysortujemy tą listę po wskaźniku wypłaty, czyli po tym, jaki jest udział dywidendy w zysku, to mamy bardzo ciekawe wnioski. Zobaczcie, że wśród dywidendowych arystokratów potrafią być spółki, które wypłacały dywidendę na poziomie 326%. To oznacza, że musiały naruszyć kapitał zapasowy albo miało miejsce jakieś jednorazowe zdarzenie jakiś duży przepływ gotówki do firmy, który pozwolił wypłacić dywidendę na poziomie trzykrotności zysku netto. No i teraz to jest dosyć niebezpieczna sytuacja, bo jeżeli oczywiście ilowo sytuacja finansowa w spółce się w jakiś sposób zmieniła, znacząco poprawiła, to taka dywidenda mogłaby być wypłacona. Natomiast jeżeli na przykład spółka ma wskaźnik wypłaty dywidendy średnio rocznie na poziomie 100%, to oznacza, że przejada cały zysk. Nie ma sytuacji, w której zostaje w firmie jakaś gotówka, która może być wykorzystana w przyszłości na rozwój, inwestycje, być może na jakieś przejęcia ciekawszych podmiotów, tylko cały zysk jest wytrenowany przez dywidendę. W mojej ocenie to nie jest zdrowa sytuacja i najlepszy wskaźnik wypłaty. W mojej opinii to jest 60%, aczkolwiek wiele angielskojęzycznych publikacji wspomina o poziomie 75%, czyli to jest taki graniczny poziom, gdzie jeszcze ten wskaźnik wypłaty jest na bezpiecznym poziomie. Dlatego, jeżeli chcecie sobie nie ustawiać jakiegoś sztywnego pułapu, to możecie operować przydziałem, czyli na przykład pomiędzy 75 a 60%, zakładacie, że to jest bezpieczny wskaźnik wypłaty. No i to w zasadzie jest tyle, jeśli chodzi o te najważniejsze informacje, można sobie tak poustawiać. Te filtry albo tak yy, te spółki posortować, żeby na przykład wyjść od najwyższej stopy dywidendy, czyli powiedzmy celować w dywidendę nie mniejszą niż 3% w dniu dzisiejszym, wyszukać firmy, które płacą tą dywidendę najdłużej, czyli mielibyśmy tutaj 19-18 spółek dokładnie z tych 66 dywidendowych arystokratów, tutaj sobie znaleźć spółkę, która ma. Najwyższy wzrost tej dywidendy w czasie w ciągu ostatnich 5 lat, czyli mielibyśmy tutaj TROW na przykład, mielibyśmy ABWI z sektora zdrowia, krony zdrowia, mielibyśmy tutaj właściwie co jeszcze. Tutaj mamy jakąś spółkę Ben, właśnie czyli Franklin, który wypłaca tą dywidendę od 42 lat przy bieżącej stopie 4,2% i pięcioletni średnioroczny wzrost tej dywidendy to prawie 8%. Warto myślę z takiego arkusza kalkulacyjnego sobie korzystać do wstępnej selekcji spółek no i później jak wybierzemy sobie już powiedzmy ten zdywersyfikowany portfel 10 do 15 maksymalnie spółek jeśli chodzi oczywiście o tych amerykańskich arystokratów dywidendowych to możemy sobie je już dokładniej zbadać korzystając z dostępnych danych, czy to na stronie spółki, czy na jakichś innych serwisach finansowych. Mam nadzieję, że ten arkusz Wam się przyda i będziecie z niego korzystać. Ja na pewno to będę robił, bo mocno mi to ułatwia pracę na poziomie selekcji spółek. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie amerykańskich arystokratów dywidendowych, ogólnie spółek dywidendowych i sposobów na budowanie rosnącego dochodu pasywnego, to zachęcam Was. Do zostawienia komentarza pod filmem, a jeżeli film Wam się spodobał, to dajcie łapkę w górę, subskrybujcie nasz kanał PPC Stock i dołączcie do naszego serwisu. Jedziemy po sukces, cześć!